Hej, witam was, tutaj Dominik. Na naszych ścianach pojawiła się w końcu gładź, więc jest jakoś tak jaśniej, przyjemniej. W dzisiejszym odcinku założymy na pewno sufit i kolejną powłokę, natomiast Jacek będzie finiszował ściany w łazience. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, załączam wam 60-sekundowe przypomnienie. Zaczęliśmy od osadzania gniazdek, ponieważ kompletnie zmieniamy układ mieszkania. Tutaj, gdzie według wizualizacji miała być ściana TV, będzie łóżko ze ścianką loftową. Później ktoś musiał przynieść końcówkę płytek z auta, no i niestety padło na mnie. Wymieszaliśmy nasz elastyczny klej Schmick F2 i Jacek zaczął układanie kolejnej ściany w łazience. Ale jak to bywa w takich mieszkaniach, wcześniej trzeba było wyciąć gniazdka i miejsca na ciepło i zimną wodę. Żeby niepotrzebnie nie kurzyć, polewałem Jackowi płytkę. Na tak małej powierzchni niestety nie byłoby czym oddychać. Stopniowo przesuwaliśmy się do przodu, tak żeby kolejna ściana w łazience była gotowa. Ja i Stach po kuciu gniazdek wzięliśmy się za gładź. I muszę powiedzieć, że łazienka poszła na tyle dobrze, że pod koniec dnia dołączył do nas także Jacek. I w kilka godzin mieliśmy całą powierzchnię, nie licząc sufitu. Słuchajcie, zaczynamy od tego, że jesteśmy w bluzach, ponieważ spuszczamy wodę, demontujemy grzejniki po to, żeby tam wszystko ładnie wyszpachlować. W tym celu podłożyliśmy pojemnik Blue Dolphin i zrzucamy całą wodę. Na dole demontujemy zaślepki i czekamy, aż zleci całość. Potem odstawiamy go na bok i usuwamy szyny. Wtedy będziemy mieli pewność, że całość będzie zaszpachlowana tak jak należy. Dzisiejszy odcinek upłynie pod znakiem gładzi. Zobaczcie, Staszek dalej jedzie, ale miałem go nie pokazywać, to możemy go zasłonić. Idziemy dalej. Zostały tylko ściany i ten sufit, ale musi sobie jeszcze spokojnie wyschnąć. W międzyczasie wziąłem się za gładź na największej ścianie. Chyba z całej wykończeniówki to właśnie szpachlowaniem mógłbym się zająć. Wszystkie inne rzeczy nie są dla mnie. Jak mawiają budowlańcy, jak sobie zaszpachlujesz, tak sobie wytrzesz. Więc przyznam, że przykładam się do tego jak tylko mogę. Po to, aby chłopakom było łatwo to wszystko wyszlifować. Kurzu i pyłu mam już dość. Bo pewnie tego nie widać, ale uwierzcie mi, wszędzie jest tego pełno. Między innymi dlatego się do tego nie nadaję. Słuchajcie, co to jest. Słuchajcie, zostałem przegłosowany. No i niestety słuchamy Disco Polo. Jest 2-1 dla nich. Jestem zmuszony słuchać piosenek o majtkach. Ciąg dalszy łazienki, mamy gołą ścianę z kabiną i stelażem pod WC. Znowu będzie wycinanie i szlifowanie kanta. Myślę, że Jacek i tak nie ma co narzekać, bo nie było żadnych półek, półeczek czy innych wystających elementów. Ja ogólnie jestem zdania, że czasami mniej znaczy więcej. Nie lubię przesadzać, zawsze pomieszczenie można upiększyć jakimiś dodatkami czy kwiatkami, a nie 5 innymi typami płytek. Tutaj oczywiście będziemy mieli także cegłę, więc chyba nie będzie aż tak źle. Chciałbym, żeby przynajmniej część pomieszczeń udało się utrzymać w loftowym klimacie, bo całość na pewno nie byłaby przystępna dla nowych najemców. W mieszkaniu pod wynajem chyba najlepiej zastosować mieszankę styli, ponieważ gdybym poszedł w jeden klimat, to mógłbym nie wstrzelić się w ich gusta. Jestem mega ciekawy, czy to, co wymyśliłem sobie w głowie, będzie jakoś wyglądało. Wiecie, jak to jest. Z czasem te pomysły będą się urzeczywistniać. Znam jedną osobę, kupiła sobie płytki na balkon i gdy przyjechały do domu, okazało się, że jednak trzeba kupić nowe i do dzisiaj leżą one złożone na kupie. Oczywiście w tym przypadku nie mam na to ani czasu, ani pieniędzy. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to zapewne wiecie, że na stelażu będziemy mieli łączoną płytkę. Musieliśmy niestety wszystko obniżyć, żeby nie wycinać takich dziwnych fasolek pod grzejnikiem. Miałem powiedzieć, że na pewno to zginie, ponieważ fuga będzie w tym samym kolorze, no ale właśnie, zastanawiam się, czy nie dać czegoś zupełnie przeciwnego. Takiej ciemnej fugi, żeby specjalnie i celowo się ona odznaczała, stworzyłoby to długie i pionowe linie wydłużające całe pomieszczenie. No ale do fugi jeszcze chwilka została, więc na pewno się nad tym zastanowię. W łazience dalej układane są płytki, natomiast dzisiaj cała ściana nie zostanie sfinalizowana, ponieważ elementy nad stelażem będą musiały chwilkę poczekać, żeby nie zniszczyć i nie utopić położonej tam płytki. Na początku z daleka zwykłą diamentówką, następnie kamień i na koniec jeszcze delikatnie na papierze. Stelaż ma także uchwyty na misę i przecież odpływ, więc wycinamy, no i można zakładać. Dwie ostatnie
połówki i na dzisiaj to już koniec łazienki. Mamy w taki sposób wymierzone, żeby właśnie na górze te dwie płytki były tak jakby z jednej. W ten sposób niczego nie wyrzucamy, aż sam jestem ciekawy, czy kupiłem odpowiednią ilość. Na szczęście nie trzeba na nie zbyt długo czekać. I jak widzicie, cały czas korzystamy z systemu do poziomowania płytek. Po wyschnięciu wszystko demontujemy. Uchwyt wiadomo będzie do wyrzucenia, ale kliny będzie jeszcze można wykorzystać. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak dzięki naszej gładzi Śmig A2 ułatwiliśmy sobie życie, ponieważ mamy nową umywalkę i do tego trzy jakże piękne i gustowne krzesełka. Gdy Jacek kończy łazienkę, my ze Stachem cały czas lecimy z gładzią. Tak jak zapewne zauważyliście, nie mamy jeszcze drzwi, ale to tylko kwestia czasu. Kolejne ściany są gotowe, więc dalej ciśniemy z gładzią. Śmigamy naszym śmigiem i dość fajnie nam to idzie. Oczywiście zabudowa jest mega czasochłonna, ale to też trzeba wykończyć. Detale są najważniejsze i to właśnie one stanowią o efekcie finalnym. Między blendą i ścianą zostawiliśmy tyle miejsca, żeby swobodnie weszła nam paca. Wspominałem już o tym, że można takie elementy oczywiście kupić gotowe, natomiast kosztują one dosyć dużo i dodatkowo łączenia mogą nam pękać. Znam to z autopsji, ponieważ właśnie taki system montowaliśmy w moim poprzednim mieszkaniu, no i nie do końca byłem z niego zadowolony. Słuchajcie, kolejne ujęcie będzie zaskakujące, ponieważ pokażemy wam, jak zakładamy gładź. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, aż przyjemnie patrzeć, jak ubywa nam kolejna powierzchnia. Tutaj w trzy osoby lecimy do przodu, Jacek wszystko na górze, Staszek za grzejnikami, a ja największa dłubanina, czyli pod drzwiami. Oczywiście tam będzie listwa przypodłogowa, ale nawet takie szczegóły chcemy mieć gotowe na tip-top. Jacek już skończył, więc chodźcie do łazienki i zobaczymy, co udało mu się dzisiaj położyć. Wchodzimy, ta ściana wiadomo już była, z przodu też. Natomiast to jest wszystko z dzisiaj. Ładnie wycięte. No i nasz wyszlifowany winkielek. Tutaj nie kładziemy niczego, ponieważ ta płytka jest świeża i mogłaby się utopić. Natomiast przechodzimy do wyszpachlowania sufitu. Oczywiście mamy tutaj zieloną płytę łazienkową, zaczynamy od bandaża na łączeniu i potem wszystkie mocowania. Na końcu sufitu, czyli tutaj, gdzie powstała nam taka półka na oświetlenie LED, dajemy aluminiowe kątowniki. Dzięki nim mamy pewność, że utworzy nam się idealna linia. Na samym końcu cała powierzchnia. Można byłoby to pewnie odpuścić, zwłaszcza, że jest to łazienka i punktowe światło na dół, ale tak przynajmniej sufit będzie idealnie gładki, bez żadnych przejść czy łączeń. Tutaj szkół jest kilka, ale my postawiliśmy na szpachlowanie po całości. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda ściana po dwóch szpachlowaniach, więc w tym celu ściągam sobie halogen z lustrzanki i zobaczymy. Część z was może go kojarzyć z filmu o wykończeniu mieszkania. Gdzieś tak nawet w jednym miejscu przykładam. I zobaczcie, tylko delikatne przejścia po pacy. Już wygląda fajnie, natomiast po wyszlifowaniu będzie bajeczka. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że byliście z nami. Zachęcam na koniec do subów, lajków, pisania komentarzy, wciskania dzwonka, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Moje social media będziecie mieli na boku. Ja za dzisiaj wam dziękuję. Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Cześć. Hej, witam was, tutaj Dominik. Na naszych ścianach pojawiła się gładź, więc jest jaśniej, przejrzyściej i sąsiad się tucze. Wciąż to samo. Jezus, ja nie wiem, on burzy chyba wszystkie ściany i buduje na nowo.